Cześć, nazywam się Robert Kochanek, zazwyczaj prowadzę Was na parkiecie, ale tym razem poprowadzę Was w swoim programie, w programie Legalny Kochanek. Program o kobietach, dla kobiet i z kobietami. Z racji tego, iż taniec w moim życiu odgrywa główną rolę i przez to miałem przyjemność współpracować z wieloma partnerkami, partnerkami naprawdę oryginalnymi, energicznymi i totalnie innej odsłonie, jeśli chodzi o charakter. A ten program pokaże nam, jakie są naprawdę. Pierwszym naszym gościem będzie nikt inny jak Wiktoria Gąsior, którą mieliście przyjemność poznać w pewnym telewizyjnym reality show. Powiem wam tak w tajemnicy, że jest to druga Polka, która będzie reprezentowała Polskę w USA na największych zawodach Olimpia Bikini. Kobieta, która ma najpiękniejsze ciało w Polsce, w Europie i mam nadzieję, że na świecie. Spróbujemy pokazać ją w totalnie innej odsłonie, niż mieliście przyjemność widzieć do tej pory. Cześć, Wiktoria. Cześć. Najpiękniejsze ciało w Polsce, ja się z tym zupełnie zgadzam. I teraz tak od siebie, czego ja zupełnie nie rozumiem. Szmato, walnę cię w łeb, babochłop, totalny hejt, jesteś taka. Powiedz, o co tu chodzi? To jest tak naprawdę zazdrość, to jest pewnie czysta zazdrość, o którą tutaj chodzi, która towarzyszy. No niestety Polakom, muszę to powiedzieć, żyjemy w takim narodzie, że niestety Polak Polakowi dużo zazdrości i wiele ludzi się przez to blokuje do tego, żeby osiągać jakieś cele, które sobie postawi po każdej porażce. No ale właśnie trzeba iść dalej, bo to cechuje nas ludzi mocnych, takich, którzy potrafią osiągnąć sukces. No powiem szczerze, ja nie rozumiem tego hejtu, może faktycznie jest to przez to, tak jak powiedziałaś, przez tą zazdrość. No a jak taka delikatna, naprawdę wrażliwa kobieta się z tym hejtem czuje? Jak to, nie wiem, to ciebie mobilizuje do większej walki? To ciebie, nie wiem, jakoś hamuje? Nie ukrywam, że ten hejt troszeczkę mnie dotykał. Ja też stale pracuję tak naprawdę ze swoją psychiką, bo jestem świadoma tego, że muszę mieć ją jeszcze mocniejszą niż mam. Także każdy hejt, każda taka negatywna sytuacja uczy mnie czegoś, co później po prostu no myślę o tym, że ta sytuacja była i uczę się na przyszłość, żeby takich błędów nie popełniać. To jakoś mi się to zupełnie nie klei, wiesz, bo zobacz, ten cały hejt, postawa naprawdę mega energicznej, fantastycznej dziewczyny, młodej kobiety z pięknym ciałem, z niesamowitą taką perspektywą, jeśli chodzi o twoją karierę, o twoje życie. A powiedz mi, tak patrząc na ciebie, gdzieś tam mam jakieś swoje myśli, czy wzięłabyś jeszcze raz udział w tym super programie telewizyjnym? Szczerze mówiąc, zaczynam się zastanawiać, patrząc na to, jak rozwija się moja kariera sportowa, zaczynam się zastanawiać, czy to miało sens, ale też uważam, że nic w życiu nie dzieje się przypadkiem, więc no jakby nie patrzeć, hotel dał mi dużo, bo przede wszystkim ludzie mnie poznali. Nie ma już czegoś takiego, że ludzie mnie kojarzą, tak? Więc wiedzą, jaka jestem naprawdę, poznali mnie w tym reality. I jak ja teraz jestem na przykład na ulicy, albo podbiegają autografy, tak, biją ci brawo, nie, czy no mówią, że jesteś babochłop i tak dalej, co? Podchodzą albo ludzie, chcą sobie robić zdjęcia, wiadomo, bo ludzie mnie po prostu lubią, bo widzą, że byłam szczera tam cały czas. No ale najfajniejsze jest to, że cały czas żyłam w takim jakby świecie, moim pozytywnym, ale borykałam się z tym, że ludzie dla mnie byli niesympatyczni. Przykład, jestem w sklepie w kolejce do kasy i naprawdę ja często rozmawiam z ludźmi, żartuję, a ludzie bardzo często patrzyli się na mnie po prostu jak na dziwaka. Nie reagowali, uciekali wzrokiem, nie chcieli ze mną rozmawiać, byli niesympatyczni. Po prostu teraz wszystko się zmieniło. Ale jak uważasz, dlaczego? Co to powodowało, że byli niesympatyczni dla siebie? Bo ludzie są zamknięci, ludzie się boją, to na pewno. Nasz naród nie jest taki otwarty, nie ma czegoś takiego, że ludzie bardzo łatwo nawiązują kontakty, bardziej właśnie jest tak wycofane. Tak. Ta pasja do tego, co teraz robisz, tak? Do tego, tak naprawdę do tej twojej drugiej twarzy, prawdziwej, energicznej, młodej kobiety, która przewalczyła, jeśli mogę o ten czas zapytać, o tą chorobę, o tę
anoreksję, tak, o te problemy z odżywianiem, no bo tak naprawdę teraz patrząc na ciebie, no to what the fuck, gdzie jest ta dziewczyna, która miała problemy z tym wszystkim, patrząc na ciebie teraz tego nie ma, co się wydarzyło? Wydarzyło się dużo. Ogólnie to wszystko trwało długo. Zacznijmy od tego, że lat mam 23, a na anoreksję zachorowałam, jak miałam lat 11. Wszystko było spowodowane ludźmi. Jako dziecko byłam bardzo inteligentna, znaczy to ogólnie jestem... Wow! Skromność to podstawa. No jestem inteligentna i mam tego świadomość i jak byłam po prostu w podstawówce, to cała kadra nauczycieli stwierdziła, że jestem właśnie zbyt inteligentnym dzieckiem i dali mnie, w sensie zrobiłam wszystkie testy z wiedzy, testy psychologiczne i dali mnie klasę wyżej i w tej szkole prywatnej chodziłam sobie do ludzi ode mnie rok starszych i wszystkim to odpowiadało, było naprawdę bardzo fajnie. Do tej samej szkoły chodził mój starszy brat, u niego w klasie były trzy osoby. To była tak mała szkoła, tylko trzy osoby. No a miał aspiracje do tego, żeby być sportowcem, miał iść do szkoły sportowej, do większej szkoły, gdzie wiadomo, że więcej będzie dzieci. I moi rodzice wtedy stwierdzili, że muszą nas dać do szkoły publicznej, żebyśmy mogli się przyzwyczaić do większej ilości osób w otoczeniu. No i tak zrobiliśmy, tylko że to była szkoła w Markach, to była trudna młodzież, trudne dzieci tak naprawdę i w momencie, kiedy doszłam do klasy i wszyscy zobaczyli, że ja jestem najlepsza, pomimo tego, że jestem młodsza i zdobywam najlepsze oceny cały czas i pani Aldona, serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy panią Aldonę, tak. Cały czas mnie chwali, no to po prostu zaczęła się jazda. Ja do dzisiaj pamiętam, jak dzieciaki mówiły na mnie, gąs short down, zęby ma jak klaun. I tego typu akcje. Także no ja po prostu bałam się chodzić do szkoły, nie chciałam do niej chodzić i w momencie, kiedy ta szkoła się skończyła, kiedy skończyła się podstawówka, poszłam do gimnazjum i tam stwierdziłam, że nie da się zaimponować wiedzą i zaczęłam robić inne rzeczy. Właśnie zaczęłam się odchudzać. Uciekłam w to, zaczęłam trochę, wiadomo, imprezować, bo to już gimnazjum, to przecież dorosła byłam, nie? Więc zaczęłam też chudnąć i im bardziej chudłam, tym większą aprobatę uzyskiwałam wśród moich rówieśników, tym bardziej ludzie mnie lubili. No i wpadłam po uszy tak naprawdę w zaburzenia odżywiania, które łącznie trwały, no nie jestem w stanie powiedzieć, że dokładnie 6 lat, bo 6 lat one trwały do momentu, jak ja wyjechałam na leczenie. Okej, a teraz no 6 lat, jesteś córką, są rodzice i gdzie w tym czasie byli rodzice? Moi rodzice zorientowali się po miesiącu, że nic nie jem. W momencie, kiedy przyjechałam, ja pamiętam ten dzień, jak to by było wczoraj. Byłam wtedy właśnie w tym gimnazjum, na dniu otwartym, bo byłam no, jedną z najlepszych uczennic, więc oczywiście oprowadzałam uczniów po szkole. Wróciłam do domu i była moja ciocia, która nie widziała mnie no, ponad 2 miesiące. I pamiętam dokładnie, co powiedziała, jak weszłam do domu, jak tylko mnie zobaczyła. Nawet pamiętam, co miałam na sobie, miałam leginsy. I moja ciocia powiedziała, użyła wulgaryzmu i powiedziała, ty wyglądasz jak śmierć. Okay. I moi rodzice wtedy zobaczyli, że coś jest nie tak. Oni mnie widzieli dzień w dzień, więc na przestrzeni miesiąca nawet nie byli w stanie tego zarejestrować, że coś się dzieje. No bo ja, nigdy nie było problemów ze mną, jeśli chodzi o odżywianie. No i jak już moi rodzice się zorientowali, no to zaczęło się kręcenie. I tak naprawdę mogłabym tu długo mówić o tym, jakie ja przechodziłam etapy tych zaburzeń odżywiania, ale przeszłam przez wszystko. Przeszłam przez stricte anoreksję, że patrzyłam na kanapkę i płakałam nad nią, bo nie chciałam jej zjeść. Później doszło do anoreksji bulimicznej, już przez to, że moi rodzice po prostu się zorientowali i po prostu zwracałam... Chcesz z tym walczyć. Tak. Jak to zrobić, żeby jednak nie przyjąć tego posiłku, a żeby rodzice byli spokojni? Więc zaczęło się kombinowanie, na przykład właśnie jedzenie tych posiłków i nawet jeżdżenie 3 czy tam 4 przystanki do toalety publicznej, żeby po prostu to jedzenie zostawić poza domem. No i tak robiłam przez dłuższy okres. Też były momenty, że wchodziłam na jakieś dziwne diety, też były momenty, że na przykład spożywałam taki koktajl odżywczy. Jego założeniem jest spożywanie go 2 razy dziennie i jedzenie jednego posiłku pełnowartościowego w celu właśnie unormowania tej wagi ciała, a ja piłam tylko te 2 koktajle w ciągu dnia i tak żyłam najdłużej. Tak żyłam najdłużej, tak żyłam kilka lat. A przewalczyłaś to, prawda? Przewalczyłaś to, zresztą jak widać i słychać, nie wiem, ten charakter, ten zapał do pracy nad sobą, czy może ktoś się pojawił w twoim życiu, czy nie wiem, no jakbyś mogła powiedzieć,
do powiedzmy twoich fanów, mhm. bo tych fanów jakby nie było, masz coraz więcej, do dziewczyn, do młodych dziewczyn, które też być może mają jakieś podobne problemy, czego unikać, w co nie brnąć i no, kim się stać, żeby to pokonać? Przede wszystkim każdą osobę, która ma, jest powiązana z zaburzeniami odżywiania, cechuje jedno – perfekcyjność. Każdy dąży do jakiejś perfekcji. No i po prostu wydaje mi się, że nasze społeczeństwo też, może to troszeczkę idzie do przodu, bo ten fitness stał się bardzo popularny, ale ja nawet pamiętam ten moment, jak ja chciałam się odchudzać i zaczęłam szukać w internecie właśnie diet. Po prostu znajdowałam gotowe diety w internecie i ja je jadłam. Jadłam tak, jak tam pisali. Bez w ogóle jakiegoś pomyślenia, tak, że przecież to nie jest dieta pode mnie, żadnych badań, nawet wzrost, wiek, nic tu nie jest podane, no to jak ktoś może mówić, ile ja mogę jeść? Rada moja to jest to do dziewczyn, które mają takie problemy, do osób, które mają takie problemy, żeby przede wszystkim znaleźć zdrowy sposób, bo wiele osób... Ale jak go znaleźć? No właśnie, iść do diety i iść do dobrej osoby, znaleźć dobry sposób na kontrolowanie masy ciała. A co to znaczy dobra osoba? Doświadczony trener, doświadczony dietetyk. To się wiąże z kosztami jakimiś, tak? To zależy, bo to nie są też duże koszta. No ja prowadzę ludzi za nieduże pieniądze, jeśli chodzi o współpracę online. Czyli zapraszamy wszystkich do Ciebie. Jak najbardziej, zapraszam. Słuchajcie, jak widać na załączonym, na totalnie załączonym obrazku można pokonać mnóstwo przeszkód, tak? Tak? Jak w takim bardzo młodym wieku i dojść do naprawdę perfekcjonizmu, jeśli chodzi o to, o czym wspomniałaś wcześniej, tak? Czyli ten perfekcjonizm powiedzmy trochę zabija, ale jak jest prowadzony jasno, klarownie i z głową, to doprowadza do innego sukcesu. Tak, właśnie to jest najważniejsze, żeby być pod okiem kogoś, kto Cię dobrze poprowadzi, kogoś, kto Ci powie, co możesz zjeść, tamtego nie możesz zjeść, bo my patrząc na siebie codziennie w lustrze nie jesteśmy w stanie realnie ocenić tego, jakie zmiany zachodzą w naszym organizmie. Więc fajnie jest, jak jest osoba, która ma większą wiedzę niż Ty i po prostu ona to kontroluje. A teraz sobie pozwolę zadać takie pytanie. Operacje plastyczne. Zrobiłaś sobie pierwszy, no. Tak? I to Ci pomaga w swoich zawodach? To Ci nie pomaga? To zrobiłaś dla siebie? Chciałaś, nie wiem, czy zrobiłaś to dla swojego faceta? Nie wiem. Absolutnie. Mój facet zawsze mówił, nie rób wtedy. Jak, znaczy tamten facet. Mnie nie kręci. Ja to zrobiłam dla siebie. Ja robię w życiu wszystko dla siebie. Ja chciałam je zrobić. Mnie to nie interesuje, czy ktoś powie, że tak nie można i tak dalej. Wiadomo, że dużo ludzi mi też mówiło, ja już zrobiłam je bardzo wcześnie, ja miałam 18 lat. Jak zrobiłam, 18 lat? Tak, miałam 18 lat, jak zrobiłam piersi, ale to był mój olbrzymi kompleks. Ze względu na fakt, że od 11 roku życia się odchudzałam, no to co mi się tam wykształciło? Nic mi się tam nie wykształciło i... Poczekaj, to jest bardzo fajne, co mówisz, czyli jakby taka naprawdę bardzo fajna, fajny punkt jako jeden z pierwszych. Dziewczyny, jeśli chcecie mieć piersi, to dbamy o swoje zdrowie pod kątem odżywiania? Tak, to też. Czyli na to zwracamy uwagę, bo jeśli nie będziemy jadły, nie będziemy się prawidłowo odżywiać, rozwijać, to tych piersi nie będzie. No nie. No to jest naprawdę... No pierwsze tam jest gruczoł oraz tłuszcz, tak? Także no wiadomo, że wszystko jest zależne od tego gruczołu, jak już rozmawiamy o piersiach, ale no też od tego tłuszczu. To jest dużo. Przykład, jak wróciłam właśnie z reality, jak mnie nie było trochę w Polsce i później zaczęłam stawiać swoje zdjęcia, to bardzo dużo ludzi mi pisało, o zrobiłaś piersi. Ja po prostu przytyłam. To no, piękne ciało. Zaczynasz odkrywać też swój charakter, swoją osobowość. Pozwolę sobie zapytać, jesteś w związku? Nie. Masz partnera? Nie, jestem sama. To jak? Nie, jestem sama. Nie. Dlaczego? Nie, no chodzi o to, że ja jestem prawie całe życie sama. Wiesz co, no bo no. Mnie to piękne ciało, to nie wiem, ty też szukasz, nie wiem, mężczyzny, partnera, który miałby, nie wiem, podobne ciało pod kątem budowy. Oczywiście mówimy tutaj z punktu widzenia mężczyzny, czy nie wiem, jakiś taki charakter fajtera, czy raczej wolałabyś tak, nie wiem, żeby ktoś do Ciebie przychodził, Cię tak przytulał, głaskał, czy tak samo wszystko poukładane konkretnie, wstajemy rano, fajt codziennie i dążymy do konkretnego celu? Jest jedna cecha, która musi cechować, którą musi się oznaczać właśnie mój partner. Jest to ambicja. Ja nie mogę być z kimś, kto nie jest ambitny.
to nie jest tak, że ja wymagam od partnera, żeby on właśnie tak zapierdzielał jak ja od samego rana, że ja tylko wstaję cardio, coś tam, że działam i w ogóle. No bo nie, bo każdy ma inny temperament. Ale chcę mieć takiego partnera, który cały czas myśli, dobra, mogę zrobić to, okej, mogę zrobić to, dążę do takiego celu, wszystko jest przemyślane, nie tak na wariata, że dobra, o, ale wpadł na super pomysł, robimy to. Czyli księgowego. Nie. Nie księgowego. Nie, kogoś, kto po prostu no, myśli w podobny sposób jak ja, bo ja też mam dużo różnych planów, ale mam poukładane tak jakby te schody, wiem jaką drogę muszę przejść. Każdy ten schodek jest dobrze zaplanowany i chciałabym też znaleźć kogoś takiego, kto też będzie szedł do przodu, a nie, że na przykład tylko ja go ciągnę w górę, albo tylko on mnie raczej nie, ale no, że ja na przykład musiałabym go ciągnąć. Wiktoria, wchodzisz na zawody, pokazujesz swoje piękne ciało, tak naprawdę wiele dni, godzin pracy nad tym wszystkim, ale ta twoja przemiana w którym momencie nastąpiła, jeśli mogę o to zapytać? O tą, no, tak naprawdę twoją historię z dawnych lat, gdzie miałaś lat, nie wiem, 11-12 i doświadczyłaś takiego przykrego doświadczenia życiowego, jeśli chodzi o anoreksję? To tak naprawdę wtedy zaczęła się moja przygoda ze sportem, bo jestem w stanie powiedzieć, że sport mnie uratował tak naprawdę przed najgorszym. Jeśli chodzi o mój wyjazd, bo no, byłam na leczeniu, oddałam się w ręce lekarzy, byłam na leczeniu zamkniętym. Było to leczenie prywatne, nie oddałam się w ręce właśnie... Czyli poczekaj, czyli tak naprawdę ta historia, jeśli chodzi o twój sport, ten perfekcjonizm, tak, pojawił się w momencie, kiedy rodzice, tak? Poznali, zobaczyli ciebie, że coś się z tobą dzieje, że czas najwyższy zareagować i powiedzieć temu stop. Tak, ogólnie jak moi rodzice się zorientowali, że coś jest nie tak. Mój tata miał tutaj, jeśli chodzi o moją chorobę i o sport, o powiązanie, bardzo dużo do powiedzenia, bo stwierdził, że może sport mnie wyleczy. I tata zaproponował mi pójście na siłownię. Miałam wtedy 13 lat. Poszliśmy na siłownię mojego taty znajomego, więc mogłam na niej trenować. Oczywiście tata się wykruszył po tygodniu. A ja zostałam do dnia dzisiejszego. I po prostu systematycznie z czasem zaczęłam rozbudowywać tą moją sylwetkę, ale to też doszło dopiero później, po tym leczeniu. Bo no, to jest bardzo ważne, co teraz powiem odnośnie tego leczenia. Ja uciekałam trochę w tą siłownię na początku. Ale później już miałam taką świadomość, że w mojej głowie jest tylko i wyłącznie jedzenie. Ja nie myślę o niczym innym, cały czas tylko jedzenie. Siadam do książek, jedzenie. Myję się, jedzenie. Nie było nic innego w mojej głowie, to było tak straszne. Ale ty się bałaś tego jedzenia? Czy myślałaś, co będziesz jadła? Jak to wyglądało? Różne rzeczy myślałam wtedy, że a zaraz mama przyjdzie, będzie mi kazała coś jeść. A może bym coś zjadła, bo to już się też przeradzało później w bulimię. Ja miałam anoreksję bulimiczną i bulimię na sam koniec. Tylko też nie taką typową, to już pokręcone strasznie było, to już abstrahując od tego. I pamiętam, że siedziałam przy książkach, to była druga klasa liceum, końcówka. I się uczyłam, uczyłam się do matury. I mówię, dobra, jedzenie, znowu jedzenie. Rzuciłam tymi książkami, mówię, nie przygotuję się do matury. Nie przygotuję się do matury, jak nadal będzie problem. Zaczęłam płakać. Zawsze zależało mi na moim właśnie wykształceniu, moi rodzice od dzieciaka dbali o to, tak samo no przecież no, zrobiłam te dwie klasy w rok, więc moi rodzice zawsze cisnęli. Angielski był od podstawu, od zerówki, ja chodziłam na angielski nawet, więc moi rodzice bardzo o to dbali i mówię, jak ja mogę nie napisać matury, jak ja mogę się nie przygotować do matury, nie? Że w ogóle no, muszę to ogarnąć. I wtedy poszłam na dół, powiedziałam mojej mamie, mamo, jest problem, ja chcę się leczyć. Muszę wyjechać. Czyli sama tak naprawdę się zdecydowałaś, tak? Przyznałaś tak. Do tego, że biorę rękawice i fajnie. Tak, to było dalej. Powiedziałam mamie, mamo, jest problem, chcę się leczyć. No i tam chwilę pogadałyśmy oczywiście, mama powiedziała, że znajdzie mi leczenie. Przyszła, nie wiem, nie minęło 10 minut nawet. Wiki, właśnie wyłączyłam telewizor i w jednym z programów była kobieta, pani Ewa, która otworzyła Fundację Drzewo Życia. I ta fundacja zajmuje się właśnie leczeniem osób, które są dotknięte zaburzeniami odżywiania, anoreksją bulimiczną oraz bulimią. Ta pani Ewa, ta kobieta,
otworzyła tę fundację z tego względu, że nauczyła się na własnym doświadczeniu, a mianowicie na doświadczeniu swojej córki, bo jej córka przechodziła dokładnie taką samą drogę, jaką przechodziłam ja. No i moja mama wtedy poszła do mnie i mówi: Wiki, jeżeli to jest prawda, a widzę, że jest prawda, to jedziesz? Ja mówię: jadę, mamo. I no i tak już to podjęta była ta decyzja. To też nie było tanie leczenie, bo ono kosztowało 15 tysięcy, pamiętam to. Nigdy u nas w domu się nie przelewało, nie mieliśmy jakoś za dużo tych pieniędzy jednak. I moja mama, ja mówię: mamo, ale to jest 15 tysięcy. A mama mówi: nie martw się, ogarniemy. I ja do dzisiaj, do dnia dzisiejszego nie wiem, jak mama to zrobiła. Przepraszam. Nie wiem, jak ona to zrobiła. Przejdźmy teraz do tego, może, że podziękowania na pewno dla mamy, dla rodziców. To są ze szczęścia. Ale wyglądasz równie uroczo, równie pięknie, naprawdę, nawet jak płaczesz. To, jak powiedziałaś, to są łzy szczęścia, a łzy szczęścia są zupełnie innymi łzami. Tak, to dzięki moim, znaczy no, dzięki moim rodzicom w dużej mierze, oni zawsze o mnie tak dbali. Ja wiem, że oni są strasznie po mojej stronie, no, ale jeszcze powiem wam a propos tego wyjazdu, że pracowałam wtedy na tej siłowni, na którą poszłam z moim tatą. Ja wtedy byłam recepcjonistką, bo tak zaczynałam, miałam 17 lat, szykowałam się do matury. I uczyłam się na tej recepcji, pamiętam jeszcze do matury, chodziłam z tym repetytorium i w ogóle. Także siedząc na tej recepcji, czekając na mój wyjazd na leczenie, poznałam dziewczynę, która szykowała się właśnie do zawodów sylwetkowych. I ja, jak ją zobaczyłam chwilę przed tym wyjazdem, powiedziałam: Boże, ja chcę tak wyglądać, ja nie chcę wyglądać tak, ja chcę wyglądać tak jak ona. I jadąc na to leczenie, ja już wiedziałam, że chcę w to iść. Ja wiedziałam, że chcę stanąć na scenie, że to jest mój cel i myślałam, będąc tam, że jak wyjdę z tego leczenia, jak już będę zdrowa, to znajdę trenera, który poprowadzi mnie dalej, który pokaże mi, jak to wszystko osiągnąć i że po prostu osiągnę ten cel. Wiktoria, mamy taki obecny, nie wiem, czas, świat, że wszyscy młodzi ludzie, żyją tym Instagramem, żyją tymi social mediami, prawda? Masz jakąś taką złotą radę, jeśli chodzi o przekaz, że to, co widzimy, to jest tylko obrazek, a tak naprawdę, żeby dojść do tego i żeby osiągnąć ten sukces, to raz, że jest mnóstwo pracy, ale przede wszystkim jesteśmy świadomi tego, w jaki sposób my to osiągamy, tak? Przede wszystkim tak. To jest zdjęcie. Wielokrotnie miałam takie sytuacje, że oglądałam zawodniczki przed zawodami na przykład. Czyli tą konkurencję twoją, tak? Tak. A później wychodzi dziewczyna na scenę i wygląda zupełnie inaczej niż na zdjęciu. Pamiętajcie, to jest zdjęcie, to jest pozowanie. Pozowanie to jest sztuka iluzji. Czekaj, przerwę ci jeszcze na chwilę. Pozowanie to jest sztuka iluzji. Tak. Czyli to, co widzimy, to jest... iluzja. To taka prośba już do rodziców, do naszych opiekunów, żebyście częściej kontrolowali to, co się dzieje w życiu waszych pociech, dzieci. I nieważne, czy ma to ta nasza pociecha lat 10, 15, 20, 25, żeby to postrzeganie było i gdzieś tak zwane to trzecie oko. Zgadzasz tak, się z tym? Przede wszystkim właśnie uświadamiać dzieci, że to, co się widzi w internecie, to nie jest totalnie prawda, bo młodzi ludzie jednak no, myślą, że ojej, no, ja chcę wyglądać tak jak ta dziewczyna ze zdjęcia, Boże, jak ona ma talię. Okej, okay, a może tam była operacja, może było wycięcie żeber, może było powiększenie pośladków własnym tłuszczem i dlatego ta dziewczyna wygląda tak pięknie, naturalnie. No może tak jest. Chodzi mi o to, że ludzie myślą, że ja tak wyglądam jak na tych zdjęciach, w pozach, na co dzień. A tak nie jest. Ja na co dzień jestem bardzo drobna, no taka. Zgadza się z tym, co mówi, naprawdę pewna, 100% prawdy. Już nie chodzę na wciągniętym brzuchu cały dzień, z wypiętym tyłkiem i z wypiętą klatką piersiową tak na maksa do przodu, no bo tak stoję na scenie. Nie chodzę tak na co dzień. Podsumowując, jeśli chcecie zobaczyć prawdę i nie tą iluzję, którą macie przyjemność oglądać na różnych portalach społecznościowych, to zapraszam Was na te fantastyczne zawody, gdzie będzie reprezentowała nasz fantastyczny kraj, Polskę. Olimpia, tak? Dobrze tak, mówię? Olimpia. W USA. I tam nie ma iluzji, tam widzicie już konkretnie przygotowane dziewczyny, zawodniczki. Tak. Pamiętajcie, zawodniczki, czyli robią to od początku do końca perfekcyjnie, pod pełną kontrolą.
co jest najważniejsze pod pełną kontrolą, jeśli chodzi o dietę, tak? Jeśli chodzi o sposób przygotowań do tego. Wszystko. Włącznie z tym, bo też tutaj mówiliśmy o tak zwanym przygotowaniu ciała, czyli ten takie pomalowanie. Kolorku. Nabrałaś kolorku, ale to nie jest taka opalenizna, tylko to jest jakiś tam specyfik, tak, do ciała. Specjalne bronzery są do krycia ciała na zawody. Więc jeśli chcecie zobaczyć prawdę, to zapraszam na zawody bikini, tak? Na zawody bikini, a tam nie ma iluzji, tam są sędziowie, tam jest czysta prawda. A ja sobie pozwolę znowu przejść jakby zupełnie do innej bajki. Czy jest coś, czego żałujesz, jeśli chodzi o twoje dotychczasowe życie, przygotowanie, czy też zachowanie? Nie, ja niczego nie żałuję w moim życiu, bo każde doświadczenie czegoś mnie uczy i naprawdę ja widzę to, że nawet, okej, zrobiłam jakąś głupią rzecz w dzieciństwie, znaczy w dzieciństwie, w wcześniejszym czasie i ona może była głupia. A jaka była najgłupsza rzecz, którą zrobiłaś w dzieciństwie? Znaczy, najgłupsza? Okej, jest taka jedna rzecz, przez nią bardzo dużo mam problemów teraz też zdrowotnych. Wbiłam sobie kierownicę w brzuch. Co zrobiłaś? Słuchajcie, naprawdę na składaku u mojej babci wbiłam kierownicę w brzuch i mam bliznę do dzisiaj. Mam takie kółeczko tutaj i przez to też mam dużo problemów z moją postawą. To jest ważne, to jest bardzo ważne i tutaj jest apel do Was. Słuchajcie, jeżeli w dzieciństwie mieliście jakiś uraz, nawet właśnie taki jak głupia kierownica w brzuchu, nie? No, każdemu się może zdarzyć. To idźcie do dobrego fizjoterapeuty, bo często właśnie takie problemy później, takie jakieś sytuacje mogą wpływać negatywnie na nasze zdrowie i myślę, że, znaczy no tak stwierdziliśmy właśnie z moimi fizjoterapeutami, że to może mieć duży, duży wpływ. Czym dla Ciebie jest miłość? Ja po prostu mam, znaczy miłość to jest moment, w którym naprawdę chce się oddać wszystko dla tej drugiej osoby, jest się w stanie zrobić wszystko. Ja jestem w stanie rzucić w tym momencie wszystko, jeżeli moja mama zadzwoni do mnie i powie, boję, przyjedź do mnie. To jest miłość rodzicielska, tak? Tak. A spotykasz na swojej drodze mężczyznę bądź kobietę i co się pojawia, co, nie wiem, jakiś, nie wiem, błysk w oku, barwa głosu, zachowania, że jesteś w stanie wtedy o wszystkim zapomnieć. No to chyba tu się czuję. Ja się zaczynam stresować wtedy strasznie. Miałam takie momenty, jak już na przykład poznawałam się z jakimś mężczyzną, z którym chciałam dalej kontynuować relację. Ja to czułam po prostu. Musi być coś w środku, co Was po prostu łączy, to się wie, to się czuje. Jeżeli jest to połączenie między dwoma osobami. Nieraz macie pewnie taką sytuację, że rozmawiacie z kimś i nie ma flow. No to nie jest ta osoba, z którą Wy powinniście utrzymywać kontakt. A moje marzenie jest takie, żeby z Tobą zatańczyć. O rany. I po tej całej naszej rozmowie tak sobie cały czas analizuję, przetwarzam te dane od takiego dzieciństwa, więc ja bym tu przykleił dwa tańce, takie show w Twoim wykonaniu ze mną, moim z Tobą. Rumba na pewno, bo jesteś bardzo, bardzo wrażliwa, delikatna, uczuciowa, a rumba to jest taniec miłości. No i tutaj ten drugi taniec, to tak troszeczkę cały czas go ważę, bo albo pasodoble, gdzie tam jest totalna walka, jest ten charakter, ten temperament, głowa w górze i ta świadomość, albo tango, gdzie to też jest taniec miłości, ale tam trzeba pokazać taki charakter, na zasadzie niby się zgadzam, a jednak nie. Jestem dostępna, ale teraz nie, ale się dowiaduję, jak to się mówi, więc jakby te dwa tańce i jeśli pozwolisz, to poprowadzę Cię na parkiecie w tych dwóch stylistykach, charakterach, rumba tanga albo rumba pasodobla. Okej, boję się. Czekaj, cztery. Super, spokojnie. Czekaj. Super. Czaruj. Czekaj.
Brawa, brawa. Cztery, go. Ty! Ta! Jestem niedobrze. Zło, 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 zło. Najgorsza. Zęby, głowa. Jak widzicie, słuchajcie, pełen perfekcjonizm od początku do końca. Czy to jest rumba, czy to jest pasodoble, pełen charakter tej fantastycznej kobiety, dziewczyny. Warto posłuchać, warto w to uwierzyć, to, w to, o czym mówiła, w jaki sposób mówiła, bo to były prawdziwe emocje, to nie była iluzja. W kolejnym odcinku, w kolejnej odsłonie legalnego kochanka Osi Ugono. Także zapraszam serdecznie, a również się będzie działo.